Uwaga, zaraz pęknie lina. Biegnij po medyka. Był wypadek. Święty Łukasz był jednym z pierwszych chrześcijan nieżydowskiego pochodzenia. Wiernie towarzyszył apostołowi Pawłowi w jego podróżach misyjnych po Bliskim Wschodzie i Europie. Dzieje apostolskie, część pierwsza. Teofilu, pierwszą księgę napisałem o całej działalności i nauce Jezusa, doprowadzając opis do czasu Jego wniebowstąpienia, przed którym przez Ducha Świętego dał misję wybranym przez siebie apostołom. On to po męce przez wiele znaków dał niezbite dowody, że żyje, ukazując się im przez 40 dni i nauczając o Królestwie Bożym. W czasie wspólnego posiłku nakazał im: nie opuszczajcie Jerozolimy, ale czekajcie na obietnicę Ojca, o której ode mnie słyszeliście. Jan bowiem chrzcił wodą, wy zaś niedługo otrzymacie chrzest Ducha Świętego. Zgromadzeni ludzie pytali go więc: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Odpowiedział im: nie potrzebujecie znać czasu, a zwłaszcza tej chwili, którą Ojciec zastrzegł dla siebie. Otrzymacie moc Ducha Świętego, który na was zstąpi, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i na całym świecie. Po tych słowach na ich oczach uniósł się do góry. I widzieli go, dopóki obłok im go nie zakrył. A gdy za odchodzącym uporczywie patrzyli w niebo, wtedy stanęło przy nich dwóch ludzi na biało ubranych. Galilejczycy, powiedzieli, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus wzięty spośród was do nieba przyjdzie w taki sam sposób, jak go widzieliście odchodzącego. Wtedy wrócili do Jerozolimy, z góry zwanej Oliwną, znajdującej się w pobliżu, bo w odległości drogi szabatu. I kiedy przyszli do domu, weszli na górę, tam, gdzie zwykle się zatrzymywali. Byli to Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Szymon, zwany Gorliwym, i Judasz, syn Jakuba. Wszyscy oni trwali na wspólnej modlitwie, a razem z nimi były też kobiety, Maryja, matka Jezusa, i jego bracia. Wtedy to spośród nich, a zebrało się tam wtedy około 120 osób, wystąpił Piotr z przemówieniem. Bracia, musiały się wypełnić słowa zapowiedziane przez Ducha Świętego ustami Dawida o Judaszu, który stanął na czele tych, którzy pojmali Jezusa. Choć był przecież jednym z nas, to znaczy miał udział w tym samym posługiwaniu.
Otrzymawszy za tę niegodziwość zapłatę, kupił rolę. Powiesił się, pękł na pół i wypłynęły z niego wszystkie wnętrzności. Wiadome to było wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, także rola ta została nazwana Hakel Damach, to znaczy pole krwi. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: niech dom jego stanie się pusty i niech nikt w nim nie zamieszkuje, a obowiązki jego niech przejmie inny. Dlatego trzeba, aby to był jeden spośród tych, którzy z nami chodzili przez cały czas przebywania Pana Jezusa, od chrztu Jana aż do dnia wniebowstąpienia, i wraz z nami świadczył o Jego zmartwychwstaniu. Wysunęli dwóch, Józefa Barsabę z przydomkiem Justus i Macieja. I modlili się: Panie, Ty znasz serca wszystkich. Wskaż więc, którego z tych dwóch wybrałeś na miejsce Judasza do służby i posłannictwa, któremu ten się sprzeniewierzył, odchodząc na właściwe sobie miejsce. Rozdali im losy. Los padł na Macieja i dołączono go do 11. W dniu Pięćdziesiątnicy znowu wszyscy się razem tam zebrali. Aż tu nagle powstał szum z nieba, jakby zerwał się gwałtowny wiatr i napełnił cały dom, w którym przebywali. Wtedy zobaczyli, że nad głowami każdego z nich pojawiły się jakby języki ognia. A Duch Święty napełnił ich wszystkich i zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch dawał. Znajdowali się wówczas w Jerozolimie mieszkańcy Judei i ludzie pobożni ze wszystkich narodowości. Narastająca wrzawa ściągnęła mnóstwo ludzi, których zaskoczyło to, że każdy z nich słyszał, jak mówili w jego ojczystym języku. Zaskoczeni ze zdziwieniem pytali: czyż ci wszyscy, którzy rozprawiają, nie są Galilejczykami? Jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swoją rodzimą mowę? Partowie, Medowie, Eliamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu, części Libii położonej koło Cyreny, pielgrzymi z Rzymu, Żydzi i prozelici mieszkańcy Krety i Arabowie, słyszymy, jak oni mówią w naszych językach o niezwykłych dziełach Bożych. Byli tym wszyscy zaskoczeni i oszołomieni, pytając jeden drugiego, co to znaczy. Niektórzy szydzili i mówili: upili się młodym winem. Piotr w otoczeniu 11 zabrał głos: Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, słuchajcie, co wam powiem, a dowiecie się, że oni nie są pijani, jak wy sądzicie. Przecież to jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale to się właśnie spełnia przepowiednia proroka Joela. Tak będzie, mówi Bóg. W ostatnich dniach ześlę ducha mego na każdego człowieka. Synowie i córki wasze mówić będą z natchnienia Bożego.
młodzież wasza mieć będzie widzenia, a starsi sny mieć będą. W tym też czasie ześlę ducha mego na niewolników i niewolnice, którzy będą również mówić z natchnienia Bożego. Ukażę takie rzeczy dziwne na niebie, na ziemi zaś znaki z krwi, ognia i dymu. Słońce się zaćmi, a księżyc stanie się czerwony jak krew, zanim nadejdzie dzień Pański wielki i wspaniały. A zbawiony zostanie każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego. Izraelici, słuchajcie. Ukrzyżowaliście Jezusa z Nazaretu, człowieka, którego posłannictwo Bóg nam potwierdził nadziemską mocą i zdumiewającymi znakami, o czym doskonale wiecie. Chociaż został on wydany w ręce niesprawiedliwych z wyraźnej woli i wyroku Bożego. A jednak zmartwychwstał, uwolnił go Bóg z więzów śmierci, gdyż było niemożliwe, by ona go pokonała. Powiedział bowiem o nim Dawid: zawsze blisko widziałem Pana, nie zachwieję się, bo jest po prawicy mojej. Dlatego mam radość w sercu i na ustach, zwłaszcza, że ciało moje nie dozna rozkładu, bo nie zostawisz duszy mej w otchłani i nie pozwolisz, by święty Twój uległ zniszczeniu. Nauczyłeś mnie dróg życia, a obecność Twoja napełnia mnie radością. Bracia, niech mi wolno będzie wyraźnie powiedzieć, że patriarcha Dawid, który umarł i został pochowany, a grób jego u nas dotychczas się znajduje, jako prorok mówił o zmartwychwstaniu Mesjasza. Pamiętał bowiem o szczególnej obietnicy Bożej, że potomek jego zasiądzie na tronie. Powiedział o nim: nie zostanie bowiem w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie zniszczeniu. Tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Wyniósł go także Bóg na swoją prawicę, a on zesłał obiecanego przez Ojca Ducha Świętego, co widzicie i słyszycie. Nie Dawid przecież wstąpił do nieba, sam bowiem mówi: powiedział Pan do mego Pana: usiądź po prawicy mojej, a nieprzyjaciół Twoich położę jako podnóżek pod Twoje stopy. Niech więc nikt w Izraelu nie ma żadnej wątpliwości, że Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Słowa te wstrząsnęły nimi głęboko. Zapytali więc Piotra i pozostałych apostołów: bracia, co mamy czynić? A Piotr do nich: starajcie się o wewnętrzną przemianę i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia grzechów. A otrzymacie dar Ducha Świętego. Macie bowiem obietnicę, wy i dzieci wasze oraz wszyscy, których z oddali wezwie Pan, Bóg nasz. Przytoczył im jeszcze wiele innych świadectw i zachęcał: uwolnijcie się od przewrotności tego pokolenia. Ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni, a liczba ich w tym dniu wzrosła do 3000 osób. W postępowaniu kierowali się nauką apostołów, żyli we wspólnocie, łamali chleb i modlili się. Wiele też zdumiewających znaków czynili apostołowie, a lęk ogarniał wszystkich. Wszyscy wierzący przebywali razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra, dzieląc je między wszystkich stosownie do potrzeb. Codziennie wspólnie przebywali w świątyni. Po domach łamali chleb, z radością i prostotą serca brali udział w posiłkach. Chwalili Boga i mieli uznanie u wszystkich. A Pan codziennie dołączał do nich tych, którzy mieli być zbawieni. Pewnego dnia Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9:00.
Codziennie przed bramę świątyni zwaną Piękną przynoszono mężczyznę bezwładnego od urodzenia, aby prosił wchodzących o jałmużnę. Gdy zobaczył Piotra i Jana, poprosił ich o jałmużnę. Wtedy Piotr i Jan utkwili w niego wzrok, a Piotr powiedział: spojrzyj na nas. Z zainteresowaniem skierował na nich oczy, spodziewając się, że coś otrzyma. Wtedy Piotr powiedział: nie mam złota ani srebra, ale daję ci to, co mam. W imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu, zacznij chodzić. Wziął go za rękę i podniósł. Natychmiast nogi jego nabrały takiej siły, że stanął i zaczął chodzić. Podskakiwał, wszedł razem z nimi do świątyni i wielbił Boga. Wszyscy ludzie wiedzieli, że chodzi i chwali Boga. Poznali, że to jest ten sam, który siadał przy bramie pięknej świątyni i prosił o jałmużnę. Byli pełni najwyższego podziwu dla tego, co się zdarzyło. Gdy on się trzymał Piotra i Jana, wszyscy ludzie pełni podziwu zbiegli się do nich w portyku Salomona. Widząc to, Piotr odezwał się do nich: Izraelici, dlaczego się tak wpatrujecie w nas i dziwicie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? To Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił sługę swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się wobec Piłata, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się więc świętego i sprawiedliwego, a zażądaliście wolności dla zabójcy. Zabiliście Stwórcę życia, którego Bóg wskrzesił, czego my jesteśmy świadkami. To właśnie wiara w imię Jezusa sprawiła, że ten, którego widzicie i znacie, stanął na nogi dzięki niemu, a wiara w to imię na waszych oczach dała mu pełnię sił. Ale teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, zarówno wy, jak i wasi przełożeni. Bóg bowiem wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez wszystkich proroków, że Mesjasz będzie cierpiał. Starajcie się o wewnętrzną przemianę. Nawróćcie się, a zostaną zgładzone wasze grzechy. Nastanie czas, kiedy Pan was pocieszy, zsyłając zapowiedzianego wam Mesjasza, Jezusa. Niebo zatrzyma go aż do czasu powszechnego odnowienia, o którym od dawna mówił Bóg przez świętych proroków. Powiedział bowiem Mojżesz: Pan Bóg da wam proroka, którego powoła jak mnie z waszych braci. Słuchajcie, co wam powie. Każdy, kto nie będzie posłuszny temu prorokowi, wyłączony zostanie z tego ludu. Dni te zapowiadali i mówili o nich kolejno wszyscy prorocy, począwszy od Samuela. A wy przecież jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy mówił do Abrahama: przez twoje potomstwo wszyscy ludzie na ziemi zyskają błogosławieństwo. Jednak najpierw dla was wskrzesił Bóg swego sługę, posyłając go wam, by dzięki jego błogosławieństwu każdy z was odwrócił się od zła. Kiedy przemawiali do ludu, zbliżyli się do nich kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze, oburzeni, że nauczają lud, głosząc zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Schwycili ich i wtrącili do więzienia, zatrzymując do następnego dnia, bo był już wieczór.
Wielu z tych, którzy słuchali nauki, uwierzyło, a liczba mężczyzn sięgała 5000. Następnego dnia zebrali się w Jerozolimie przełożeni, kapłani, nauczyciele pisma, arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy z rodu arcykapłańskiego, którzy wezwali uwięzionych do siebie i pytali, jaką mocą lub w czyim imieniu to uczyniliście? Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, powiedział do nich, przełożeni ludu i kapłani, skoro oskarżacie nas o to, że uzdrowiliśmy chorego człowieka, to wiedzcie, zarówno wy, jak i cały lud izraelski, że on stoi przed nami zdrowy dzięki imieniu Jezusa Chrystusa, którego wyście ukrzyżowali, a Bóg wskrzesił z martwych. To on właśnie stał się kamieniem węgielnym, odrzuconym przez budowniczych. Nie ma bowiem poza nim zbawienia, gdyż na świecie nie ma innego imienia danego ludziom, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni. Widząc odwagę Piotra i Jana, ludzi prostych i niewykształconych, podziwiali ich i rozpoznali w nich tych, co przebywali z Jezusem. A patrząc na uzdrowionego człowieka stojącego z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Nakazawszy im więc opuścić Sanhedryn, mówili między sobą. Co zrobić z tymi ludźmi? Pytali. Nie możemy przecież zaprzeczyć, że dali oczywisty znak, o którym wiedzą wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. By jednak ta sprawa nie nabierała większego rozgłosu wśród ludu, zabrońmy im nauczać kogokolwiek w to imię. Wezwali ich i zakazali w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Na to Piotr i Jan tak im odpowiedzieli. Rozsądźcie, co jest słuszniejsze wobec Boga. Was słuchać, czy Boga? Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Nie znajdując powodu do ukarania, grozili dalej, ale wypuścili ich ze względu na lud, ponieważ wszyscy z powodu tego wydarzenia wielbili Boga. A człowiek, który został cudownie uzdrowiony, miał lat ponad 40. Po wypuszczeniu przybyli do swoich i opowiedzieli, co im mówili arcykapłani i starsi. Gdy tego wysłuchali, modlili się wspólnie słowami. Panie, mówili, Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co się w nich znajduje, który powiedziałeś przez Ojca naszego pod wpływem Ducha Świętego ustami sługi Twojego Dawida, dlaczego zbuntowały się narody i ludy knuły rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i władcy zmówili się wspólnie przeciwko Panu i przeciwko Jego pomazańcowi. Rzeczywiście przeciwko świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, zmówili się w tym mieście Herod i Poncjusz Piłat z narodami pogańskimi i pokoleniami Izraela, aby dokonało się to, co Twoja wola zamierzyła uczynić. A teraz, Panie, wejrzyj na ich groźby i daj Twoim sługom, by z pełną odwagą głosili Twoje słowo, gdyż ręka Twoja dokona uzdrowienia, a zdumiewające znaki dziać się będą w imię świętego sługi Twojego, Jezusa. A gdy się modlili, zadrżała ziemia w miejscu, gdzie się zebrali i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, głosząc z odwagą Słowo Boże. Wszyscy wierzący stanowili jedną duszę i jedno serce i nikt nie mówił, że cokolwiek jest jego własnością. Wszystko bowiem mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Życzliwość zaś ogromna towarzyszyła im wszystkim. Nie było też wśród nich cierpiących niedostatku, gdyż właściciele sprzedawali swoje pola i domy, a pieniądze przynosili i kładli u stóp apostołów. Rozdzielano zaś każdemu według jego potrzeb. Również Józef, zwany przez apostołów Barnabą, to znaczy synem pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał swoją ziemię, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Człowiek, który nazywał się Ananiasz, wspólnie ze swoją żoną sprzedał posiadłość.
Część pieniędzy zawiedzą żony zatrzymał dla siebie, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. Piotr zaś powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan zawładnął tobą? Usiłowałeś oszukać Ducha Świętego, zatrzymując część zapłaty za posiadłość. Czyż nie twoją własnością była posiadłość? I czyż nie twoje były pieniądze z jej sprzedaży? Czemu w sercu twoim zrodziła się myśl o tym czynie? Nie ludzi oszukałeś, lecz Boga. Po tych słowach Ananiasz upadł i skonał. Wszystkich zaś słuchających ogarnął wielki strach. Wstali młodzi ludzie, przykryli go, wynieśli i pochowali. Po upływie około 3 godzin przyszła jego żona, nie wiedząc, co się stało. Piotr odezwał się do niej: Powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście posiadłość? Ona odpowiedziała: Tak, za tyle. Piotr zaś do niej: Czemu zmówiliście się, by wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto w drzwiach ci, którzy wynieśli i pochowali męża twego, wyniosą też ciebie. Upadła nagle u jego stóp i skonała. A gdy weszli młodzieńcy, znaleźli ją martwą, wynieśli i pochowali obok jej męża. A cały kościół i wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Apostołowie czynili wiele zdumiewających znaków wśród ludu. Wszyscy razem przebywali w portyku Salomona. Nikt z obcych nie miał odwagi przyłączyć się do nich, a lud ich wychwalał. Liczba wierzących w Pana, mężczyzn i kobiet, coraz bardziej wzrastała. Wynoszono nawet na ulicę chorych i kładziono na łożach i lektykach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na którego z nich. Przychodziło też wielu ludzi z miast położonych wokół Jerozolimy, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy zostali uzdrowieni. Arcykapłan, a razem z nim wszyscy należący do stronnictwa Saduceuszów, zapałali gniewem. Zatrzymali apostołów i wtrącili ich do więzienia. A w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i ich wyprowadził. Idźcie do świątyni, powiedział, i głoście ludowi całą naukę o tym życiu. Kiedy to usłyszeli, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego otoczenie zwołali Sanhedryn i Radę Starszych Izraela, nakazując przyprowadzić ich z więzienia. Słudzy poszli, ale nie znaleźli ich w więzieniu. Wrócili wtedy i oznajmili: więzienie zastaliśmy zamknięte i dobrze zabezpieczone, straże stały przed bramami, a gdyśmy je otworzyli, nie znaleźliśmy nikogo. Gdy się o tym dowiedzieli dowódca straży świątynnej i arcykapłani, nie mogli pojąć, jak to się stało. Wtedy przyszedł ktoś i oznajmił: ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas poszedł dowódca straży ze sługami i przyprowadził ich, nie stosując przemocy. Obawiali się bowiem, by lud ich nie ukamienował.
Przyprowadzili ich i stawili przed Sanhedrynem i arcykapłanem, żeby ich przesłuchał. Czyż nie zabroniliśmy wam surowo nauczania w to imię? Zapytał. Wy jednak dalej głosicie waszą naukę w całej Jerozolimie i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr i apostołowie odpowiedzieli na to. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wskrzesił Jezusa, którego straciliście przez ukrzyżowanie. Bóg wywyższył go jako władcę i zbawiciela po swojej prawicy, dając Izraelowi możliwość nawrócenia i odpuszczenia grzechów. My właśnie jesteśmy tego świadkami, jak i Duch Święty, którego Pan dał tym, którzy Mu są posłuszni. Kiedy oni to usłyszeli, rozgniewali się bardzo i chcieli ich zabić. Wtedy na posiedzeniu Sanhedrynu zabrał głos pewien faryzeusz, Gamaliel, nauczyciel prawa szanowany przez cały lud. Polecił na chwilę wyprowadzić apostołów. A do nich powiedział: Izraelici, zastanówcie się, zanim postanowicie uczynić coś z tymi ludźmi. Niedawno temu wystąpił Teudas, podając się za kogoś niezwykłego, i przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został zabity i wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się i nikt z nich nie został. Potem, w czasie spisu, pojawił się Judasz z Galilei i także pociągnął za sobą lud. A kiedy zginął, wszyscy jego zwolennicy również się rozproszyli. Wobec tego mówię wam, zostawcie tych ludzi i zwolnijcie ich. Jeżeli to jest wymysł, czy dzieło czysto ludzkie, rozpadnie się. A jeżeli pochodzi od Boga, nie zdołacie go zniszczyć. A może się okazać, że walczycie z Bogiem. Zgodzili się z nim. Wezwali apostołów, ukarali ich chłostą, nakazując, aby nie przemawiali w imię Jezusa, i wypuścili ich. Z radością wychodzili z posiedzenia Sanhedrynu, że godni byli znosić zniewagę dla imienia Pana. Nie przestawali codziennie nauczać w świątyni i w domach, głosząc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. W tym czasie, gdy wzrastała liczba uczniów, Helleniści zaczęli szemrać przeciwko Hebrajczykom, że wspierając codziennie ubogich, zaniedbywali ich wdowy. W związku z tym 12 zwołało wszystkich uczniów i oświadczyło: niesłuszne jest, byśmy zostawili głoszenie Słowa Bożego na rzecz obsługiwania stołów. Rozejrzyjcie się więc, bracia, aby wybrać spośród was 7 mężczyzn, cieszących się dobrą opinią, pełnych ducha i mądrości, którym zlecimy to zadanie. My zaś oddawać się będziemy nieustannie modlitwie i posłudze słowa. Słowa te spodobały się całej gminie. Wybrano Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Zaprowadzono ich do apostołów, którzy w czasie modlitwy włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rozszerzało się i zwiększała się coraz bardziej liczba uczniów w Jerozolimie. Nawet wielu przysłuchujących się kapłanów przyjęło wiarę. Szczepan, pełen łaski i mocy, dokonywał wśród ludu wiele zdumiewających znaków. Thank you.
Wtedy podjęli z nim dyskusję niektórzy ludzie należący do synagogi wyzwoleńców, Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, mieszkańcy Cylicji i Azji. Nie mogąc jednak dorównać mądrości i duchowi, pod wpływem którego przemawiał, podstawili ludzi, aby zeznali: słyszeliśmy, jak rzucał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Podburzyli lud, kapłanów i nauczycieli pisma, podeszli do niego, schwytali i zaprowadzili przed Sanhedryn. A potem postawili fałszywych świadków, którzy oświadczyli: człowiek ten nie przestaje bluźnić przeciwko miejscu świętemu i prawu. Słyszeliśmy bowiem, jak mówił, że Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które dał nam Mojżesz. Wszyscy zasiadający w Sanhedrynie wpatrywali się w niego i widzieli, że twarz jego podobna jest do oblicza anioła. Zapytał go arcykapłan: czy tak się sprawa przedstawia? On zaś odpowiedział: ojcowie i bracia, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy przebywał w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haran. I powiedział do niego: wyjdź ze swej ziemi i opuść rodzinę, a idź do ziemi, którą ci ukażę. Opuścił wtedy ziemię chaldejską i zamieszkał w Haran, a stąd po śmierci ojca swego przeniósł się do tej ziemi, którą wy teraz zamieszkujecie. Bóg nie dał mu jednak w posiadanie nawet skrawka ziemi, ale obiecał dać ją później na własność jemu i jego potomstwu, chociaż Abraham nie miał jeszcze syna. Bóg powiedział: potomstwo jego będzie przechodniem w obcej ziemi i podbiją je w niewolę, źle się z nim obchodząc przez 400 lat. A naród, któremu będą służyć, ja osądzę, mówi Bóg, i wyjdzie potem, aby mnie czcić na tym miejscu. Potem zawarł z nim przymierze, którego znakiem było obrzezanie. Wtedy urodził mu się Izak i obrzezał go 8. dnia. Tak samo Izak obrzezał Jakuba, a Jakub 12 patriarchów. Patriarchowie z zazdrości sprzedali Józefa do Egiptu, ale Bóg go nie opuścił, uwalniając go od wszystkich utrapień. I dał mu wraz z mądrością życzliwość Faraona, króla Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i wszystkich posiadłości. Wtedy zapanowała wielka klęska głodu w Egipcie i Kanaan. Ojcowie nasi nie mieli co jeść. Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest żywność, wysłał więc najpierw naszych ojców. Za drugim razem Józef dał już się poznać braciom i w ten sposób Faraon dowiedział się o jego pochodzeniu. Józef odesłał ich i wezwał ojca swego Jakuba i całą rodzinę, składającą się z 75 osób. Tak przeniósł się Jakub do Egiptu, gdzie umarł on sam i ojcowie nasi. Przeniesiono ich do Sychem i pochowano w grobowcu, który nabył tam Abraham za pieniądze od synów Chemora. Gdy nadchodził czas wypełnienia obietnicy, którą dał Bóg Abrahamowi, lud rozrósł się i rozmnożył w Egipcie. Trwało to aż do czasu nastania innego króla w Egipcie, który nie znał już Józefa. Działał on podstępnie przeciwko naszemu narodowi, źle traktując przodków. Nakazał bowiem pozbawiać życia noworodki. W tym czasie urodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Karmiono go przez 3 miesiące w domu ojca. Kiedy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała jak własnego syna. Mojżesz zdobył w Egipcie wszechstronne wykształcenie, odznaczając się siłą słowa i czynu. Gdy skończył 40 lat, zapragnął odwiedzić swoich braci Izraelitów. Zobaczył wtedy, jak któregoś z nich krzywdzono. Wziął go w obronę i pomścił udręczonego, zabijając Egipcjanina.
Sądził bowiem, że znajdzie zrozumienie u swoich rodaków, że przez niego Bóg chce ich wybawić. Oni jednak nie zrozumieli go. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się kłócili między sobą, a usiłując ich pogodzić, powiedział: ludzie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Wtedy ten, który wyrządził krzywdę bliźniemu, odepchnął go i powiedział: któż ustanowił cię zwierzchnikiem i sędzią nad nami? Czy mnie też chcesz zabić, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Usłyszawszy te słowa, Mojżesz uciekł i zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło mu się dwóch synów. Kiedy upłynęło 40 lat, na pustyni góry Synaj, w płomieniu krzaka ognistego, ukazał mu się anioł. Mojżesz przypatrywał się temu zdumiony, a gdy się zbliżał, by to dokładniej zobaczyć, rozległ się głos Pana. Ja jestem Bogiem ojców twoich, Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba. Przeraził się wtedy Mojżesz i nie śmiał nawet podnieść wzroku. Powiedział mu Pan: zdejmij obuwie z nóg twoich, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Napatrzyłem się na krzywdy ludu mojego w Egipcie i jęki jego dochodziły do mnie. Dlatego zstąpiłem, aby go uwolnić. Chodź więc, poślę cię do Egiptu. Posłał więc Bóg Mojżesza jako wodza i wybawcę. Tego właśnie, którego zaparli się, pytając: kto cię ustanowił wodzem i sędzią? A dokonał tego z pomocą anioła, który ukazał mu się w krzaku. Mojżesz ich wyprowadził, dokonując znaków i cudów w ziemi egipskiej, na Morzu Czerwonym i przez 40 lat na pustyni. Tenże Mojżesz powiedział synom Izraela: proroka powoła dla was Bóg, podobnie jak mnie spośród braci waszych. To właśnie Mojżesz otrzymał słowa życia, by nam je przekazać wtedy, gdy zebrali się na pustyni ojcowie nasi i anioł, z którym on rozmawiał na górze Synaj. Ojcowie nasi nie chcieli go jednak słuchać, ale odepchnęli go, zwracając swe serca ku Egiptowi. Powiedzieli do Arona: daj nam bogów, którzy będą nas prowadzić, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Wtedy właśnie uczynili sobie cielca i złożyli ofiarę bożkowi, ciesząc się dziełami rąk swoich. Wtedy Bóg odwrócił się i dopuścił, że oddawali cześć ciałom niebieskim, jak napisane zostało w Księdze Proroków. Ludu Izraela, czy nie składałeś mi darów i ofiar przez 40 lat na pustyni? Dlaczego teraz obnosisz namiot Molocha i gwiazdy Boga twojego Renfana? Na ich cześć uczyniłeś obrazy, dlatego wyrzucę cię poza Babilon. Namiot przymierza mieli ojcowie nasi na pustyni, zgodnie z poleceniem danym Mojżeszowi, aby go zbudował według wzoru, który widział. Po otrzymaniu go ojcowie nasi pod wodzą Jozuego wnieśli go do ziemi, z której Bóg wypędził pogan dla ojców naszych. Tak też pozostało do czasów Dawida. Będąc w łasce u Boga, prosił o miejsce na dom dla Boga Jakuba. Dopiero jednak Salomon zbudował mu dom. Ale Najwyższy nie mieszka w domach zbudowanych ręką ludzką. Jak mówi prorok: tronem moim jest niebo, ziemia podnóżkiem nóg moich. Jaki dom możecie mi zbudować, mówi Pan? Albo jakie miejsce może być dla mnie wytchnieniem? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła. Ludzie twardego karku, nieczułych serc i głuchych uszu, zawsze opieraliście się Duchowi Świętemu, zarówno wy, jak i ojcowie wasi. Którego to z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Zabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego, a wy go zdradziliście i zabiliście.
Wy, którzy otrzymaliście prawo przez aniołów, a nie przestrzegaliście go. Gdy go słuchali, zawrzało w ich sercach i zgrzytali zębami. Szczepan, napełniony Duchem Świętym, patrzył w niebo i widział chwałę Bożą oraz Jezusa po prawicy Bożej. Powiedział wtedy: oto widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego po prawicy Bożej. Zaczęli przeraźliwie krzyczeć, pozatykali sobie uszy, rzucili się na Niego. Wyprowadzili za miasto i kamienowali. Świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem i kamienowali Szczepana. On zaś modlił się tymi słowami: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. W końcu upadł na kolana i zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. Po tych słowach skonał. Szaweł zaś zgadzał się na jego śmierć. A było to w czasie wielkiego prześladowania Kościoła w Jerozolimie. Wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po terenach Judei i Samarii. Z płaczem i bólem pochowali Szczepana pobożni ludzie. Szaweł zaś, burząc kościół, wpadał do domów, wyciągał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Koniec części pierwszej. Wystąpili opracowanie Telewizja Polska. Tekst Dziejów Apostolskich zaczerpnięto z Biblii Poznańskiej. Czytał Piotr Borowiec.